Polska na dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest bardzo trudny dla nas czas, dlatego że coraz więcej zakażeń pojawia się, zachorowań na COVID-19 i wciąż jest problem ze szczepieniami. O mitach dotyczących szczepionek, ale nie tylko o mitach. Właśnie teraz porozmawiam z magistrem inżynierem Dawidem Polakiem, biotechnologiem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Dawidzie, przede wszystkim powiedzmy sobie o tych statystykach. No niestety w Polsce, od kiedy tylko COVID-19 się pojawił, 77 prawie tysięcy osób zmarło, straciło życie. Wczorajsze statystyki mówią o ponad 8 tysiącach osób zakażonych. Najwięcej tych zakażeń niestety jest na Podlasiu, Podkarpaciu i na Mazowszu. Czy pana te statystyki dziwią, czy nie? Czy my teraz możemy spodziewać się jeszcze większych liczb, czy na przykład pan sądzi, że przy tej liczbie osób, które przyjęły szczepionkę, możemy spodziewać się takich liczb jak kilka miesięcy temu, 20-30 tysięcy zakażeń dziennie? Dobrze, już tłumaczę. Te regiony, które pani wymieniła, w których jest najwięcej zakażeń, to są regiony, w których szczepienia poszły najgorzej. To można sobie bardzo łatwo sprawdzić w statystykach. I jak najbardziej te liczby obecnie, które się pojawiają, absolutnie mnie dziwią. Sami na to zapracowaliśmy. Antyszczepionkowcy i kampanie, które prowadzone są w internecie i które zachęcają do tego, żeby się nie szczepić, zniechęcają do tego, żeby się szczepić, jak najbardziej dobrze się w Polsce mają i nikt z tym nic nie robi. I ludzie naprawdę tego słuchają. I ten brak wiedzy na temat szczepień, który teraz obecnie obserwujemy, który też ja obserwuję, prowadząc swoją działalność w internecie, jest zatrważający. Ludzie naprawdę boją się szczepić, wiele mitów na ten temat krąży i nikt ich nie wyjaśnia, więc absolutnie to mnie nie dziwi i będzie według mnie tylko gorzej. To taki mit, który, panie Dawidzie, taki argument przeciwko szczepieniu, z którym ja najczęściej się spotykam, to jest ten argument, że ta szczepionka nie może być bezpieczną szczepionką, ponieważ została przygotowana w zbyt krótkim czasie, bo przecież szczepionki tworzy się przez kilkanaście lat, a tutaj rok i powstała szczepionka. Niech pan spróbuje z tym argumentem właśnie teraz zawalczyć. To jest mój ulubiony argument. Już tłumaczę. W 2009 roku, przepraszam, może nie 2009, w 2010, coś w tych rejonach, była pandemia wirusa SARS, potem też był wirus MERS, to też były koronawirusy. I wtedy świat zaczął się przygotowywać na to, że może być naprawdę źle. Więc rozpoczęto badania nad szczepionką. Wtedy badano je na zwierzętach i na innych rzeczach. I wtedy pandemia wygasła. Więc nam te dane zostały. I teraz, kiedy rozpoczęła się pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, my już jakieś wstępne dane mieliśmy na temat koronawirusów. Więc to już był jakiś taki przyczółek do tego, żeby rozpocząć badania kliniczne. A jeżeli chodzi o same badania kliniczne, to jak wiemy, owszem, one trwają około 10 lat, ale tutaj, kiedy mamy bardzo dużo sponsorów i są pieniądze i państwa wypłacają bardzo duże sumy, żeby na te badania kliniczne te pieniądze były, można to było wszystko poprowadzić o wiele bardziej sprawnie i szybciej. A czemu szybciej? No bo w normalnych warunkach badanie kliniczne jest podzielone na trzy fazy. Pierwszą, drugą i trzecią. One trwają odpowiednią ilość czasu i następują jedna po sobie. A w tym przypadku, w przypadku badania szczepionki przeciwko SARS-CoV-2, te fazy szły równocześnie. A czemuż równocześnie? Bo były pieniądze. I to jest bardzo ważny argument, o którym bardzo wiele osób zapomina. I ostatnia rzecz, która też jest bardzo ważna. Normalnie w takich badaniach klinicznych różnych przyszłych lekarstw na różne choroby bierze udział około 800-700 osób w każdej fazie. A tutaj w trzeciej fazie badania nad szczepionką jednej z firm brał udział 40 tysięcy osób. 40 tysięcy to jest okropnie wielka liczba. I kiedy ja słyszę argumenty, że te szczepionki są nieprzebadane, że jest to eksperyment medyczny, naprawdę mrozi mi krew w żyłach, bo tak nie jest. Mamy naprawdę masę danych na ten temat i trzeba zaufać naukowcom. Nie ma nic gorszego od przechorowania COVID-19, od posiadania różnych komplikacji po przechorowaniu. Więc jeżeli mamy taką możliwość jeszcze za darmo zaszczepić się, powinniśmy z niej skorzystać. To jest naprawdę przywilej.
Wirus COVID-19, on atakuje właśnie w jaki konkretny sposób? Jeszcze też chcę zapytać pana o to, ponieważ mamy taki czas, kiedy również trudno jest nam odróżnić COVID-19 od wirusa grypy. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Myślę, że to jest ciężkie do rozróżnienia, ale jest kilka takich rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim utrata węchu i smaku. To jest coś, co w tym COVID-zie najbardziej rzuca się w oczy. No i przede wszystkim powinniśmy skonsultować się z lekarzem. Nie diagnozujmy się sami. To absolutnie nie róbmy takich rzeczy, bo narażamy siebie i innych na niebezpieczeństwo. Więc kiedy sami podejmujemy decyzję, a może jednak nie mam koronawirusa, jednak grypę i będę może jakoś funkcjonować w społeczeństwie, no nie róbmy tak. Więc zawsze skontaktujmy się z lekarzem i prośmy o test. A jeżeli, co pani jeszcze pytała na początku, może pani przypomnieć? No właśnie, jak odróżnić tę grypę od tego wirusa COVID-19? No myślę, to jest najbardziej konieczne. Przede wszystkim. Czyli rozumiem, że skupiamy się na tym węchu i smaku. Tak, myślę, że to będzie taki największy wyznacznik. A druga sprawa to jest to, żeby faktycznie dążyć do tego, żeby wykonać test. Bo inne objawy są bardzo podobne. Jest też zmęczenie, jest wysoka gorączka. Co jeszcze jest w objawach COVID-a? No przede wszystkim jeszcze przy COVID-zie mogą być wymioty i nudności. Więc ja też z własnego doświadczenia powiem, że ogromny ból głowy po prostu takiego, jakiego jeszcze nigdy nie miałam. I ogromne zmęczenie i ból w mięśniach. Dzisiaj jest taka sytuacja, że te szczepienia, one są już dostępne w Polsce od wielu miesięcy, natomiast my wciąż prowadzimy właśnie dyskusję na temat szczepień i to szczególnie antyszczepionkowcy mówił o tych mitach. Pan też powiedział o tych mitach. Mit, że ta szczepionka jest nieprzygotowana, niebezpieczna ze względu na krótki czas, to już omówiliśmy. Ale jakie jeszcze mity pana zaskakują, nawet prowadząc swojego bloga, mówiąc o tych szczepieniach? Z czym do pana piszą na przykład użytkownicy Instagrama? Okej. Przede wszystkim piszą do mnie to, że szczepionka nie chroni przed zachorowaniem, a miała chronić. No i to jest okropne, bo nikt tak nie mówił, że nie będzie chronić. Żadna szczepionka nie chroni w 100% przed zachorowaniem. To jest coś, o czym trzeba pamiętać. Większość szczepionek, które teraz są dostępne, chroni w 90% około przed zachorowaniem. Czyli zawsze jest to okienko 10%. Druga sprawa jest to, czemu teraz też choruje dużo osób zaszczepionych. Z tego powodu, że po prostu ta odporność z czasem spada niestety. Nie możemy oczekiwać od szczepionek, że one będą na tym etapie idealne, bo nie są. Ale są najlepszym orężem w walce obecnie z koronawirusem. I jedna szczepionka, która na początku miała właśnie odporność, dawała odporność na poziomie 90%, po pół roku daje ją na poziomie około 70%. To nadal jest okropnie duża liczba. Szczepionki przeciwko grypie, które obecnie przyjmujemy co roku, mam nadzieję, dają skuteczność w walce z wirusem grypy na poziomie 40-50%. I nikt z tego powodu nie robi wojny i nie idzie na ulicę, żeby protestować. Więc to jest bardzo ważny jeden z takich mitów, w którym się spotykam. A drugi, okropny też mit, to działania niepożądane. Teraz hasło no jest na ustach wszystkich. Mało kto też umie ten skrót rozwinąć, czyli niepożądany odczyn poszczepienny. I trzeba się też liczyć z tym, że takie odczyny mogą być. No przy takiej skali szczepień, kiedy szczepimy miliony osób dziennie, nie ma innej możliwości, żeby na przykład ktoś nie miał jakiejś gorączki, nie miał drgawek, jakiegoś uczulenia na skórze. No nie ma innej możliwości. Tak, gdybyśmy podali wszystkim na świecie równocześnie paracetamol, gwarantuję pani, że kilka osób, jak nie kilkaset, wylądowałoby w szpitalu. To ja mam takie pytanie, dlatego że mówiąc o skutkach po szczepieniu, możemy sobie to zestawić i to chyba jest w ogóle nieporównywalne. Skutki po COVID-zie, a skutki po szczepieniu, prawda? Jakie możemy skutki odczuwać właśnie po przebytym zakażeniu? Okej, no po COVID-zie może być bardzo ciężko. Moich dwóch przyjaciół w moim wieku, czyli około 30 lat, wylądowało w szpitalu z zatorem płucnym, czyli z zawałem płuc po COVID-zie. Młodzi ludzie, wcześniej mający żadnych problemów ze zdrowiem. Kolejna rzecz to
problemy neurologiczne. Ludzie odczuwają szumy uszne, mają mgłę covidową, czyli problemy ze skupieniem, z pamięcią. Mają okropnie wielkie zmęczenie, problemy z wejściem na piętro, pod górkę, dłuższy spacer jest trudnością. Teraz też z tego co wiem, rząd otworzył różne takie placówki rehabilitacji po-covidowej, gdzie ludzie mogą tam znaleźć pomoc i po prostu leczyć się dalej po przejściu COVID-a. Więc tych różnych symptomów po-covidowych jest naprawdę bardzo dużo. Też pojawiają się problemy z krzepliwością, bo COVID, co różni bardzo COVID-a od grypy, to przede wszystkim to, że COVID atakuje też naczynia krwionośne i pojawiają się problemy z krzepliwością krwi. Przy grypie te naczynia krwionośne w płucach nie są tak zdewastowane jak w przypadku COVID. W przypadku COVID z tych płuc często zostaje, za przeproszeniem, sieczka. Ja ostatnio też na moim blogu rozmawiałem z mężczyzną młodym, który miał 1% szansy na przeżycie zachorowania podczas COVID. 1%. Uratowało go tylko to, że jakimś cudem naprawdę nie był konieczny przeszczep, chociaż lekarze taki przeszczep przewidywali, przeszczep płuc. I po tym COVID-zie, który przeszedł, czyli po spędzeniu prawie pół roku w szpitalu, nadal ma problemy z chodzeniem, bo zostały porażone nerwy w nogach i cały czas przechodzi rehabilitację. Jeżeli ja właśnie słyszę, że nie szczepmy się, COVID to zwykła grypa, to zwykły wirus, nic nam się nie stanie, to ja bym odsyłał takich ludzi do właśnie porozmawiania z osobami, które bardzo ciężko przeszły COVID-a albo straciły bliskich. Ja na przykład straciłem. Niestety, bardzo mi przykro. Niestety, ale trzeba powiedzieć, że te rozmowy też są bardzo trudne, ale do tego, jak te rozmowy w ogóle się odbywają na temat tych szczepień, tego hejtu, który też się wylewa, o tym już za chwilę też porozmawiamy. Ja jeszcze chcę zapytać właśnie, bo dzisiaj jest taka sytuacja, że mówi się o tym, że osoby starsze przede wszystkim powinny przyjąć trzecią dawkę szczepienia. Dlaczego? No i też kolejne moje pytanie, czy osoby młodsze, czy też średniego wieku, czy młode po prostu, również powinny taką trzecią dawkę przyjąć. Okej, już tłumaczę. Czemu trzecia dawka? No właśnie z tego powodu, który podałem wcześniej, czyli ta skuteczność szczepionki z czasem maleje. Więc jeżeli chcemy być znów chronieni w wysokim procencie, warto przyjąć tę trzecią dawkę. I też pojawiał się często argument, że trzecia dawka nie była objęta badaniem klinicznym. Teraz wszystkich uspokajam. Ostatnio pojawiła się publikacja, gdzie stwierdzono, że trzecia dawka zwiększa skuteczność i warto się zaszczepić trzecią dawką. Nie podaję tutaj, jaka to była szczepionka, ale na pewno w internecie każdy sobie znajdzie, jeżeli będzie taką potrzebę czuł. Więc trzecia dawka jak najbardziej. Trzeba też być przygotowanym, że koronawirus będzie z nami już na zawsze. Ten wirus nie zniknie, więc on raczej będzie funkcjonował na zasadzie wirusa sezonowego. Tak jak widzimy, znowu idzie jesień, zaraz będzie zima. Też tych zachorowań pewnie będzie kilkanaście tysięcy, wydaje mi się, dziennie. Więc warto się zaszczepić. No i najważniejsze, szczepionka nie chroni nas w 100% przed zachorowaniem, ale chroni nas w bardzo dużym procencie przed tym, żebyśmy nie wylądowali w szpitalu w ciężkim stanie. Więc jeżeli mamy do wyboru przechorować COVID-a w domu, tak jak grypę, albo wylądować w szpitalu, no to wydaje mi się, że chyba każdy z nas wolałby spędzić ten czas w domu i potem wrócić do życia z powrotem. Więc jak najbardziej szczepmy się, skoro mamy taką możliwość i mamy do tego dostęp. 100% zgody, ale tutaj, tak jak już powiedziałam, niestety pojawia się też, to są bardzo trudne rozmowy, bardzo trudne dyskusje, szczególnie dla osób, które nie mają takiego wykształcenia jak pan, ponieważ panu jest łatwiej uargumentować te szczepienia i to, że powinno się je robić. Natomiast osobom, które nie mają takiego wykształcenia, no ja na przykład zachęcam moich znajomych, moich przyjaciół do tych szczepień, ale czasami spotykam się z takimi argumentami, a w internecie to już w ogóle wylewa się też fala hejtu. Jak pan to skomentuje? No z hejtem bywa ciężko. No, u mnie na Instagramie ten hejt jest wszechobecny. Jest na przykład taka blogerka modowa, która nieustannie moje posty pokazuje u siebie na profilu
i zachęca ludzi do hejtowania mnie. I naprawdę ja dostaję różne rzeczy, groźby śmierci, pobicia, oplucia w twarz i tak dalej, i tak dalej. No ale nic sobie z tego nie robię, bo to są ludzie, którzy po prostu są mocni w internecie, pewnie na żywo już by tacy mocni nie byli, a też ich po części troszkę rozumiem i muszę ich troszkę usprawiedliwić, to teraz zabrzmi to mnie strasznie, ale to wszystko wynika po prostu z braku wiedzy. To wynika z braku wiedzy, z tego, z braku w edukacji, to, że ci ludzie nie dostali odpowiednich narzędzi do tego, żeby umieć różne informacje weryfikować, bo to, nie oszukujmy się, też jest sztuka. Dlatego ja bardzo szanuję każdego, kto jest za szczepieniami, jest świadom tego, co się dzieje obecnie, bo to znaczy, że te osoby posiadają te narzędzia, bo my musimy umieć weryfikować pewne rzeczy. Często antyszczepionkowcy podpierają się różnymi publikacjami naukowymi, że w tej publikacji wyszło tak i tak. No ale są różne publikacje. Są publikacje z dobrych periodyków naukowych i są publikacje, gdzie może publikować każdy. A też jakość badań jest różna. Więc to też jest bardzo ważna rzecz. Tak, ale jeszcze jest niestety ten argument, że również pojawiają się osoby związane ze służbą zdrowia, które też niestety czasami podważają, prawda, prawdziwość tych szczepień. Ale pani Irono, to też nie ma się co dziwić tego, że takie osoby są, bo to tak samo jak w prawie są prawnicy różnej jakości, czy w innych zawodach, tak samo wśród lekarzy też tacy będą. Więc ja też nie oczekuję i nie dziwi mnie to, że są tacy ludzie, tylko bardziej przeraża mnie to, że potem, jeżeli jakiś lekarz pracujący właśnie w ochronie zdrowia wypowie się na temat koronawirusa nieprzychylnie, niezgodnie z obecnym stanem wiedzy, potem zostaje wykorzystany przez antyszczepionkowców jako autorytet. I to jest coś, co mnie trochę przeraża, że właśnie przez takie niefortunne wypowiedzi potem tracą zwykli obywatele. Bo osoby, które nie szczepią się, okej, niech się nie szczepią, tylko że potem jest problem taki, że mogą zakazić inną osobę. I na przykład moją mamę, moją babcię. I to już powiem pani, powinno podlegać pod jakiś paragraf. No właśnie tutaj chodzi, szanowni państwo, nie tylko o nas, ale o naszych bliskich, ale też o naszych znajomych, po prostu o naszych sąsiadów, głównie też o seniorów. Ale ja teraz będę na koniec jeszcze naszego spotkania głosem kobiet i też zadam to pytanie. Panie, które nie chcą się szczepić, mówią, że boją się tych szczepień, ponieważ boją się, że w przyszłości nie będą mogły mieć dzieci. To również jest mit? Myślę, że spory mit. Ja zaskoczę wszystkie panie. Moje dwie koleżanki zaszczepione zaszły niedawno w ciążę, no, więc da się. Gratulujemy. I dzieci są zdrowe. Nie ma takich badań, nie ma takich żadnych wyników. Tak samo jak tajemnicze białko kolca, które ponoć uszkadza płody i powoduje bezpłodność, to jest fake news. To jest w ogóle zakrzywienie jakichś obecnych wniosków, które wypłynęły na temat szczepień. Ja też ten fake news prostowałem u siebie na Instagramie. Zapraszam wszystkich. Może też podam swój nick, jakby ktoś chciał. Biotech Geek. Piszemy biotech.geek przez 2 e. Więc zapraszam wszystkich. Więc jak najbardziej dziewczyny, kobiety, panie, nie bójmy się szczepień. Odpowiedzialny lekarz nawet raczej was zachęci do tego, bo chyba lepiej być żywą matką przyszłą, niż po prostu brutalnie powiem, nie żyć i nie mieć tych dzieci. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za tę dużą dawkę informacji. Naszych widzów oczywiście zapraszamy na profil instagramowy. Jeżeli chcieliby państwo poszerzyć swoją wiedzę na temat szczepień i nie tylko, myślę, że warto teraz właśnie taką wiedzę i opierać się po prostu na tej wiedzy naukowej. Nie bójmy się, szanowni państwo, szczepień. Dbajmy o siebie, o naszych bliskich, ale też o naszych znajomych, bliższych, dalszych, bo to jest bardzo ważne, a czasy niestety są też trudne. Dawid Polak, biotechnolog, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zdrowia dla wszystkich. Do widzenia. Zdrowia i odporności. Tak od jakiegoś czasu żegnamy i witamy się z państwem, więc ja teraz też życzę państwu zdrowia i odporności. Widzimy się dosłownie za kilka chwil, a w Potrójnym Espresso Agnieszka Górska, Jan Filip Libicki oraz Joanna Senyszyn. Do zobaczenia.